Twoja mama bardzo cię wspiera. Też mieliśmy kiedyś wspólny wywiad do Vivy, pamiętam tę rozmowę właśnie do dzisiaj. Też był taki moment, kiedy ty na początku swojej kariery modelingowej mieszkałaś sama i opowiadałaś mi taką anegdotę, że spotykałam się z jakimś chłopakiem, miałam też gorszy czas w życiu, przytyłam i tak dalej, nie czułam się dobrze ze sobą i mama skomentowała to wtedy słowami: byłaś gruba, okropna! To wywołało falę komentarzy na YouTubie. Ludzie, nie rozumiejąc może, że to jest wsparcie, że to jest po prostu taki rodzaj waszej relacji, mówili: jak można się tak odezwać do dziecka? Jak ty byś to wytłumaczyła? Bo te słowa są mocne, ale ty je może odbierasz inaczej niż komentując. Znaczy wiesz, ja do swojej córki bym tak, wiesz, inaczej bym to skomentowała, ale ja znam swoją mamę. My tak naprawdę nie mamy takiej relacji mama-córka, tylko bardziej przyjaciółki. Mhm. Że ja też do niej nieraz tak mówię, co by ktoś powiedział: bo jak ty do matki się odzywasz? Zero szacunku. Tak, ale to nie, że nie mamy szacunku, tylko że mamy taką relację, tak jak: hej, jesteś moim przyjacielem, do ciebie mówię tak i szczerze i ten. Ale no rozumiem, że niektórzy nie mają takiej relacji, by mogli to skomentować. Dlatego z moją siostrą, wiesz, mi to dało taki napięk, że muszę schudnąć, bo przyjechałam, wiesz, do LA, żeby zrobić karierę, a tutaj, wiesz, to przez to, że przytyłam, teraz nie mam szansy, żeby, wiesz, nie mogę chodzić do agencji, nie mogę chodzić na castingi. To z tej strony rozumiem, ale wiesz, dla córeczki bym to inaczej, bardziej delikatnie jej tłumaczyła takie momenty, jakby były potrzebne.